Elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, czy Wam opowiem, to o ostatnim maratonie 100 jezior gravel, czyli co mnie tam na trasie spotkało, czy mój założony plan się sprawdził, czy sprzęt się sprawdził, jak mniej więcej wyglądała organizacja całej tej imprezy oraz jak rozmawiało się z zielonym F-16. W momencie startu wrzuciłem film, w którym opowiadałem, jakie mam założone cele, jakie mam plany i taki chciałem się ich trzymać. Chciałem go zrobić też między innymi dla siebie, aby mieć większą motywację, żeby go realizować. Plan był prosty, jechać nie za mocno, nie za lekko, stałym tempem i nie zatrzymywać się. Niestety, jak widzieliście już na samym początku, ten plan poszedł w piździec. Z tego powodu, że zeszło mi powietrze z tyłu. Dla niektórych ten moment może był troszeczkę niejasny. Ja w tej relacji mówiłem, co tam się wydarzyło, ale też dźwięk nie był najwyższej jakości. Dlatego też dzisiaj wszystko opowiem własnymi słowami. Obiecuję, że następnym razem dźwięk będzie lepszy. A mianowicie dzień wcześniej sprawdzałem ciśnienie w oponach i prawdopodobnie nie dokręciłem zaworu na preście. I stąd zeszło mi ciśnienie. Próbowałem napompować ręcznie, ale bardzo wolno to szło, więc użyłem naboju. Nabój 1-2 sekundy i jest już wszystko fajnie napompowane. Jeszcze zanim przejdę dalej, to wspomnę, że już w planach 1 maja kolejny start i mam zamiar zrobić tak samo, czyli w momencie startu, albo nawet może ciut wcześniej, wstawić film z założeniami, jakie planuję, a będą troszeczkę inne, bo to w ogóle inny typ imprezy. Dystans praktycznie ten sam, ale no nie będzie łatwo. No tutaj nie było łatwo z tego powodu, że non-stop padało. 2 dni wcześniej, jak nagrywałem film z założeniami, było pięknie, słonecznie, mniej więcej tak jak dziś, trochę mroźno, ale też tak jak dziś, bo ranki z reguły są jeszcze dosyć mroźne, dlatego Wy pewnie po południu sobie śmigacie już na krótki rękaw, a ja z rana jeszcze w jesienno-zimowym stroju, który też miałem na sobie. Zaraz Wam opowiem, czy mi się sprawdził. Więc pogoda, myślałem, że będzie fajna, a się okazała tandetna. Niestety, no ale na to nie mamy wpływu. Jak dzień wcześniej sprawdzałem z rana pogodę, to pokazywało, że będzie padać cały dzień. Pod wieczór pokazywało, że to ma być tylko przelotne opady, ale jednak padało cały dzień. Na 10 minut nie padało, gdzie jak widzieliście na filmie cały czas, okulary miałem założone na kasku. Jak przestało padać, to je szybko założyłem, że to też nie było łatwe, bo były całe mokre. Jak je założyłem, nic nie było widać. Jak już je ogarnąłem, to zaczęło z powrotem padać. Więc okulary mi się nie przydały, co najwyżej były formą takiego daszku chroniącego przed deszczem. I tyle. Dobra, no to może od razu odnośnie ciuchów. Bo też parę osób mnie pytało, czy sprawdziła mi się na przykład kurteczka Adrenalina. I powiem Wam tak, uratowała mi życie, bo gdyby nie ona, to myślę, że byłoby kiepsko. Ona ma to do siebie, że ona nie jest w 100% wodoodporna. I to nie będzie tak, że będziecie jechać, nie wiem, 4-8 godzin i będziecie w zupełności jechać na sucho. Ona jest tak, że jeżeli jakaś jest mżaweczka, delikatny deszczyk, to ona przez spokojnie sobie da radę. Ona w pewnym momencie troszeczkę przesiąknie, ale da Wam to poczucie, że będziecie jechać przyzwoicie, jakoś tam w komforcie. Strój, jaki założyłem, to oczywiście pod spodem termos Bobby Merinosa, tutaj bluzka Rubę, no i na to Adrenalina. Na dół miałem założone właśnie tylko te spodenki, też chyba model Rubę. No i tak sprytnie zamontowane pokrowce, które były oblepione taśmą pakową i powiem Wam szczerze, że to zdało egzamin, bo naprawdę bardzo, bardzo długo jechałem z suchymi stopami, ale tak czy siak w końcu w gruncie rzeczy też przemokły. Na szczęście nie było czuć tego zimna. Skarpetki, jakie założyłem, to też z wełny Merinosa i w gruncie rzeczy jakoś może nie wyglądało to najprzyjemniej, ale jechało się nawet. No.
Temperatura od samego początku była jakieś mniej więcej 8 stopni. Ona się utrzymywała gdzieś tam w granicach 4 godzin. W momencie, kiedy zawróciłem po 100 km, jechało się z wiatrem, jechało się szybciej, to nagle zacząłem czuć, że kolana zaczyna mnie bardziej przewiewać. Na szczęście temperatura zaczęła trochę rosnąć. Całe szczęście, bo mogłoby być nieciekawie z kolanami i ta temperatura wzrosła aż do 10 stopni. Minusem jest to, że zaczęło mocniej padać. To tyle co odnośnie ubrań. Aczkolwiek od razu też powiem, że ta adrenalina uratowała mi życie, ale jednak podejrzewam, że troszeczkę wpłynęła na wynik, bo właśnie, co do wyniku, robiłem ostatnio quiz i większość osób oczywiście strzeliła poprawną odpowiedź, ale nie wszyscy. Zająłem 4. miejsce, czyli tuż za podium. Ja wiem, że może dla niektórych byłby to duży niesmak, ale nie dla mnie. Ja się cieszę z zadowolonego wyniku. Przyjechały naprawdę mocne osoby. Za bardzo nie sprawdzałem listy, bo nie o to mi chodziło. Jechałem na miejsce, jechałem po to, aby zrealizować swoje cele. I prawie się udało. Może gdyby nie to, że złapałem, że może gdyby nie to, że straciłem 4 minuty najpierw na pompowaniu, później 2 minuty na jednym przejeździe, minutę na drugim przejeździe, 2 minuty na sik pauzę, to bym nadrobił te 9 minut, które brakowało mi do trzeciego miejsca. Od razu też sprostowanie, bo widziałem komentarze, że Wojciech Słowik, który zajął trzecie miejsce, że oszukiwał, że sobie skracał, ale nie, to po prostu była wina trackera, że gdzieś mu tam się zawiesił i w pewnym momencie po prostu jak można sobie otworzyć tą trasę, to pokazuje, że jakby jechał trochę wolniej na skróty, ale nie, jak najbardziej przejechał to wszystko prawidłowo, nie było nigdzie nie skrócone, więc zrobił to fair. Co do wyniku, zwycięzca miał średnią 26, ja miałem średnią 25. Generalnie jesteśmy mniej więcej tej samej wagi i wykręciliśmy bardzo podobne waty. On jechał na tym Riverside, chyba GCR, ten model, taki znany. Z tego co z nim rozmawiałem, jest z niego bardzo zadowolony, ale dobra. Czy ten rower mu tak pomógł, że wykręcił kilometr na godzinę szybciej? Oczywiście, że nie. Tutaj myślę, że duży wpływ miała na to ta moja wiatrówka, adrenalina. Ona sprawiała, że stałem się taki bardzo szeroki i miałem bardzo duże opory powietrza. Nie dość, że ja jestem wysoki i tego może nie widać, ale mam 1,90 m, ważę 78 kg. To no jednak stwarzam trochę opory powietrza, a dodatkowo ta adrenalina sprawiła, że one były jeszcze większe. Więc na przyszłość po prostu też będę szukał takiej jakiejś kurtki, żeby była obcisła, a jednak wiatroodporna i deszczoodporna. Będę musiał coś o tym pomyśleć. Jeżeli będę myślał o jeździe w każdych warunkach, a przy jak najmniejszych oporach aerodynamicznych. To odnośnie podium, jak najbardziej im gratuluję. Mocno pojechane, głowa wygrała. Ja powiem szczerze, że troszeczkę po jakichś 6-7 godzinach głowa już tak trochę osłabła. Nie było łatwo. Może jakbym, nie wiem, dostał cynka, że niewiele mi brakuje do trzeciego miejsca, to może bym spiął poślady i bym coś tam z siebie jeszcze wycisnął. Ale po prostu już chciałem dojechać z Adamem Godleckim, którego też, jak dla mnie, on jest zwycięzcą, bo człowiek, który chyba wystartował w pierwszym takim długim dystansie na romeciku, bez jakichś tam większych modyfikacji, w dodatku bez hamulców, bo mu wysiadły po drodze, zresztą jak większości osób. Jechał ze mną zadowolony, po zmianach, dawał radę, powiem szczerze, nie w jakimś tam wycieniowanym stroju, więc dla mnie naprawdę szacun, że i dla mnie taka osoba jest zwycięzcą, która stanęła na starcie niezależnie od okoliczności, jechała swoje, zrobił sobie jakąś tam pauzę, ale generalnie patrząc na średnią, to miał mniej więcej taką jak ja.
Więc naprawdę szacun. I dla wszystkich ogromny szacunek, którzy to przejechali, bo powiem szczerze, że no, nie było łatwo. Nie było łatwo, to się wydaje, tylko 200 km. Takie dystanse można sobie trzaskać czasami na luzaku, ale przy tej pogodzie, w tych warunkach, no to nie było nic łatwego. Aczkolwiek to było już takie pogranicze temperaturowe, bo 1-2 stopnie mniej i jak dla mnie byłoby mega, mega nieciekawie. Te 8 stopni to już jest takie na pograniczu. Dobra, może teraz podsumowanie roweru, bo na szczęście dał radę, aczkolwiek no wiele rzeczy się z nim trochę popsuło i już wam tłumaczę jakie. Jeszcze szybko przypomnę o to, co chodziło, to po prostu z tym, że ciśnienie nie trzymało, to zawór był odkręcony i po prostu musiał się on tam gdzieś tam poluzować jeszcze dodatkowo i ciśnienie mi zeszło. Trochę szkoda. Dobra, z rzeczy, która nie do końca mi dała radę, to przerzutka i ona już tam nie pracowała od połowy trasy jak należy. Musiałem się troszeczkę naklikać góra-dół, żeby coś tam zaczęło to działać. Wszystko było, ja myślałem, że może już po prostu przez to, że przez dłuższy czas nie wymieniałem linki pancerzy. Jechałem też tam zimową setkę po Łodzi, gdzie no też rower dostał ostry wycisk. I myślałem, że po prostu linka i pancerz jest do wymiany. I wymieniłem wczoraj i się mocno zdziwiłem, bo to nie było to. Linka i pancerz było ok, ale się okazało, że po prostu kaseta już była tak zjechana. Mimo, że niedawno zmieniałem łańcuch, on się tam w miarę ładnie przyjął i wszystko działało jak należy, to po prostu te tutaj najmniejsze tryby, na których najczęściej jeżdżę, one się już po prostu dodatkowo mocniej zjechały i trzeba było wymienić niestety kasetę. No i łańcuch, no już przy okazji łańcuch, niby łańcuch też nie był rozciągnięty, bo specjalnie sprawdzałem tym magicznym przymiarem, który pokazywał mój kolega, wstał sprzed kompa. Ale zobaczcie na przykład po samej zębatce. Tutaj na przykład ta anoda się totalnie zjechała. Jak miałem już nieraz zębatki Banlesa i powiem wam szczerze, że nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby anoda z tych zębów się zjechała. A tutaj niestety takie coś ma miejsce. Tak samo zresztą na tych pięknych kółeczkach od Garbaruka też już tam się troszeczkę poprzecierało. Więc no trochę szkoda, że napęd tak dostał po dupie. No ale cóż, ani organizator, ani my nie mieliśmy na to wpływu. Po prostu taka była pogoda i tyle. Generalnie tutaj czuję, że stery też są już do wymiany. Ale muszę jeszcze dokładnie sprawdzić, które stery zamówić. A może jak macie Merida Silex i wymieniliście już stery, to możecie podesłać linka albo nazwę, na jakie stery wymienialiście. Tu w tym rowerze zaszły już pewne zmiany, ale o nich będzie w odcinku zapowiadającym kolejny wyścig i moje plany. Co do licznika, ostatnio robiłem o nim film. Myślę, że dałem bardzo dużo wyczerpujących informacji i powiem wam szczerze, że on dał radę. Nakręcił całe 200 km. Wszystko było ok. Można było sobie podejrzeć mapkę, chociaż tutaj po prostu się skupiłem na tym, aby wyświetlał mi właśnie te cyferki, co widzicie, a po prostu Wahoo pokazywało mi, gdzie mam skręcić. Trochę minus z śladem GPS, bo i na tym urządzeniu, i na Wahoo nie pokazywał mi, gdzie ma się skręcić. I od razu Wahoo mi pokazywało, że coś tam, że trasa jest zbyt długa i że nie będzie pokazywał zakręt po zakręcie. Coś takie dla mnie dziwnego, bo nigdy wcześniej takiej informacji nie miałem, więc nie wiem, czy to jest wina Wahoo, czy to jest wina śladu, ale tutaj na tym urządzeniu też mi nie pokazywało, gdzie mam skręcić, a przecież takie informacje mi do tej pory też widniały. Kółeczka, oponki dały radę. Myślę, że to były też optymalne opony na takie warunki. I teraz właśnie może co do samej trasy. Trasa generalnie była prosta, była dużo asfaltów i całe szczęście. Pewnie dużo osób jakby to przyjechało w taki piękny dzień jak dzisiaj by narzekało, o, że za dużo asfaltów, ale przy takiej pogodzie co była, no to było tak naprawdę zbawienie, a każdy shooter to no, nie było nic fajnego, bo zaraz klocki się zapychały piachem. I one się moment ścierały, stwarzały też dodatkowy pewnie jakiś tam opór, więc się nie jechało ciekawie.
Ale no cóż, była taka kolejna przygoda, której na pewno nie zapomnę do końca życia. Tak jak wspomniałem, nie wiem, która trasa była gorsza, czy zimowa setka po Łodzi, czy sto jezior Grawel, czy trasa, czy warunki. Warunki, które były gorsze, bo niby na setce po Łodzi było zimniej, było dużo śniegu, ale jakoś nie czułem wtedy tego tak zimna. A teraz troszkę zmarzłem przy końcu. Trochę już tam czułem przy ostatniej godzinie. Tętno też trochę spadło. Właśnie, i co do tętna. Na początku miałem bardzo, bardzo wysokie, mimo że nie jechałem za dużo. Przy 240 watach pokazywało mi nawet 160 uderzeń na minutę, co jest dosyć sporym wynikiem jak dla mnie. Bo na przykład teraz robiłem sobie jakieś treningi i jak robiłem tak zwane sweet spoty i jechałem ponad 300 watów, to nawet jadąc ponad 300 watów to pokazywało chyba mi 159 uderzeń maksymalnie. Więc nie wiem, co się podziało, czy po prostu organizm tak zareagował na te warunki pogodowe, bo później cały czas jechałem w granicach 140-145, a watów jechałem 210-220 przez dłuższy czas, gdzie normalnie powinienem mieć w okolicach 130. Trochę po jakichś 7 godzinach już trochę opadłem z sił i nie miałem motywacji, żeby kręcić mocno, więc te waty spadły, te tętno też i może też przez to się zrobiło dla mnie trochę chłodniej. Co do samej organizacji, ja nie mam za bardzo jakichś tam zażaleń. Bardzo cieszę się, że w ogóle udało mi się wystartować, bo były w tym mega komplikacje, ale los był tym razem dla mnie bardzo łaskawy i osoba, która planowała start w tym maratonie, niestety ze przyczyn zdrowotnych nie mogła wystartować i ten pakiet po prostu mi odsprzedała, więc tej osobie też oczywiście jestem bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że wróciłeś do zdrowia i pewnie cieszysz się, że tego jednak nie pojechałeś. Według mnie troszkę taki największy minus to za media, za zdjęcia, bo nie było żadnych fajnych zdjęć z trasy, a można było na przykład znaleźć jakieś fajne miejsce, ustawić tam fotografa. Teoretycznie fotograf miał być, ale nie dojechał, więc szkoda. Nie ma takiej pamiątki z trasy, gdzie na przykład to w jakimś piachu, w jakimś błocie, czy coś, jakieś mega fajne zdjęcia. No trudno, pewnie za rok będzie. Myślę, że za rok chyba wystartuję, bo mamy trochę niewyrównane rachunki z tym maratonem. Więc myślę, że za rok podejmę się jeszcze raz tego wyzwania i mam nadzieję, że pogoda będzie ładniejsza. Taki drobny detal, który też rzucił się w oczy, że medale były przewidziane na 260 km i ja też w filmie wspominałem, że będzie, w filmie zapowiadającym wspominałem, że będzie 260 km, bo tyle był rok temu, ale trasa była krótsza. W ogóle finalnie miała mieć 215, a skróciła się chyba do 209, bo tam w pewnych momentach się jeszcze ślady nakrywały na siebie i ta trasa była finalnie 209 km. Powiem Wam szczerze, im mniej, tym lepiej, bo to każdy kilometr byłby coraz bardziej dołujący. Tak to fajnie. Pakiet był też oryginalny. Była taka śmieszna plastikowa buteleczka, do której można sobie nalać jakiegoś izotonika albo żele, co wszystkich pewnie też mega zaskoczyło. Oczywiście była koszulka, był medal, było piwo na mecie. Niestety procentowe, bo już dosyć chyba sporo osób się przyzwyczaiło do tego, że na mecie jest piwo bezalkoholowe, bo niby to jest jeden z najlepszych izotoników, ale no było procentowe. Ja sobie to piwo wypiłem w domu i powiem szczerze, że na początku, w ogóle po całym tym maratonie, czułem się w miarę dobrze. Szybko się przebrałem, poczekałem jeszcze na znajomych, poczekałem na Zielonego, chwilę sobie pogadaliśmy. Pogadaliśmy o YouTubach, o planach i itp. Fajnie, było fajnie, że mogłem go w końcu poznać na żywo. I tak samo jak i on i ja, to się zdziwiliśmy, jacy my jesteśmy wysocy, bo w kamerze tego nie widać. I pojechałem do domu, wykąpałem się. Wypiłem te piwko i powiem szczerze, że trochę mi się w głowie zakręciło i już czułem zmęczenie. Na drugi dzień nie jeździłem, też czułem zmęczenie. Dwa dni później pobiegałem trochę. Było ciężko rozruszać te kości, ale jakoś szło. No i później po tym bieganiu już
praktycznie już nic nie czułem. Ja jakoś tam człowiek już się rozchodził i było ok. Czy coś jeszcze? Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć. Ja się cieszę ze swojego wyniku. Cieszę się, że dojechałem w całości. Nie cieszę się z tego, że zrobiłem te przerwy. Może gdyby nie ten mój błąd i gdyby nie to, że musiałem dopompować, stracić 4 minuty, może te światła też by się inaczej ułożyły. Może by mi się nie chciało siku. W ogóle dziwne, że się chciało siku, bo dużo osób się chciało siku, mimo że normalnie też tego nie robią za często przy takim maratonie. To też było coś trochę dziwnego. No ale cóż, wyszło jak wyszło. Kolejna świetna, fajna przygoda, która zostanie w mojej głowie do końca życia i zostanie na YouTubie. Cieszę się, że mnie dopingowaliście w komentarzach i przy następnym maratonie obiecuję, że zrobię tak samo, gdzie powiem, jaki jest plan i podam też link do trackera, abyście mogli śledzić, jak to tam wszystko wyglądało i tam pchać tą kropkę, żeby ona szła jak najdalej, jak najszybciej. No i finalnie gratuluję wszystkim, którzy stanęli na starcie. Stanęło chyba tam 80 parę osób, gdzie limit był setka. Część nie dojechała, część zrezygnowała pewnie w trakcie, ale dużo osób dojechało i myślę, że każdy powinien być zadowolony. Mam nadzieję, że nikt nie był chory. Ja się nie rozchorowałem, co było dla mnie absolutnym szokiem, bo w ostatnim czasie, od początku roku, bardzo często chorowałem, średnio co 2-3 tygodnie, ale w końcu się wkurzyłem, poszedłem do apteki, kupiłem witaminę D3 z cynkiem i ono chyba zrobiło ogromną robotę, bo parę razy tylko pokichałem na drugi dzień i jest ok, więc naprawdę spoko. Z tego też jestem zadowolony. I cóż, trzeba się przygotować jakoś do następnego maratonu. Nie wiem, czy 200 km można nazwać już ultramaratonem. Tym razem, chcąc nie chcąc, będzie ciężko, bo będzie bardzo sporo przewyższeń. Ale to już w osobnym filmie. Pamiętajcie, sub, łapa, dzwonek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.